Sytuacja w Polsce pod koniec lat 60. była trudna. Wśród społeczeństwa niepopularne były osoby stojące na czele władzy, a zwłaszcza pierwszy sekretarz PZPR-u Władysław Gomułka oraz premier Józef Cyrankiewicz. Twarde represje wobec duchownych i intelektualistów oraz podniesienie cen spowodowało, jak pamiętamy, wydarzenia marcowe w 68 roku i grudniowe w 70. Skala ofiar skłoniła komunistów do odsunięcia ze stanowisk czołowych polityków, zdaniem Polaków winnych tej sytuacji, a więc Władysława Gomułkę oraz Józefa Cyrankiewicza. A więc nowym pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego PZPR-u został Edward Gierek, a premierem Piotr Jaroszewicz. Gierek swój urząd sprawował do 1980 roku i dlatego jego rządy często nazywamy dekadą Gierka. Nowe kierownictwo nie miało jednak łatwego zadania w odzyskaniu zaufania Polaków, dlatego należało złagodzić dotychczasową politykę. Gierek zdołał pozyskać sobie zaufanie społeczeństwa swoim charakterem oraz wprowadzonymi zmianami. Mianowicie występował publicznie w towarzystwie prostych ludzi oraz robotników, aby pokazać, że władzy komunistycznej zależy na poprawnych relacjach z Polakami. Ponadto cofnięto grudniowe podwyżki cen żywności i podwyższono płace. Poprawiono także kontakty z duchowieństwem i coraz więcej pieniędzy wydawano na naukę oraz kulturę. Jednak asem w rękawie nowej ekipy rządzącej miały być zmiany w gospodarce. Dlatego w propagandzie komuniści głosili ideę budowy drugiej Polski. Do tej pory gospodarka nie spełniała funkcji produkcyjności. Teraz miało polepszyć się życie ludzi, których potrzeby powinny być realizowane. Aby udało się to uczynić, należało inwestować nie tylko w przemysł, ale także w usługi, komunikację czy budowę mieszkań. Tylko skąd wziąć na to pieniądze? Środki do realizacji tych celów zamierzano pozyskać sobie z kredytów zagranicznych i zakupów licencji na Zachodzie. Wielki skok inwestycyjny skutkował tym, że w Polsce wzrosły płace. Przez to można było sobie więcej kupić, na co rynek starał się produkować więcej. Do Polski przybywało także więcej towarów z zagranicy. Pierwsze 3 lata nowego planu były imponujące, ponieważ dzięki zwiększeniu zatrudnieniu oraz napływie pieniędzy z zagranicznych kredytów polska gospodarka osiągnęła taki rozmiar, jaki był niespotykany w powojennej historii. Przykładami znaczących inwestycji z czasów Gierka są Trasa Łazienkowska oraz Huta w Katowicach. W rolnictwie Gierek postanowił na zwiększenie produkcji żywności. Ulepszano narzędzia i urządzenia rolnicze. Między innymi rozpoczęto produkcję traktorów Ursus, które zgodnie z propagandą miały wyprowadzić z zacofania polską wieś. Jednak już w latach 1974-75 dało się zauważyć pierwsze oznaki kryzysu. Co prawda zwiększyła się produkcja żywności, ale wzrosły także koszty jej wytworzenia, a mianowicie pasz dla zwierząt oraz maszyn rolniczych. Ponadto, przez to, że wzrosły płace pracowników, rynek nie był w stanie odpowiedzieć na zwiększające się potrzeby ludzi, a w sklepach zaczęło brakować produktów. Przyczyn takiej sytuacji jest wiele. Między innymi wynikała ona z powodu fatalnego zarządzania i planowania przez rząd, a także przez jego błędne założenia inwestycji, które były obliczone na wielki dochód. Ponadto niektóre zakupione na Zachodzie licencje w momencie zakupu były przestarzałe, a część kosztownych inwestycji nie zwróciła się. Pojawiło się także ukryte bezrobocie, czyli zakłady zatrudniały więcej osób niż było potrzeba, aby zapewnić wszystkim pracę. W dodatku Polska musiała zacząć spłacać zagraniczne kredyty. Tylko że przez to, że inwestycje nie przyniosły spodziewanych efektów, musiała się Polska zadłużać gdzie indziej, aby spłacić odsetki. W 1980 roku, pod koniec rządów Gierka, zadłużenie kraju wynosiło już 20 miliardów dolarów. Ale komuniści nie mogli się przyznać do klęski, dlatego w mediach przedstawiali tak zwaną propagandę sukcesu. Chodziło o to, że sukcesy oraz realizowane przez rząd cele były wyolbrzymiane, natomiast co do porażek albo niewypełnianie obietnic, te kwestie minimalizowano, albo o nich się nie wspominało. Jednak dekada Gierka jest okresem bardzo ważnym dla Polski pod względem rozwoju kulturalnego. Dziesięciolecie cechują pewne symbole, które jednoznacznie dzisiaj Polakom kojarzą się właśnie z rządami Gierka. Jednymi z takich symbolów są samochody, Fiat 126P, tak zwany maluch oraz syrenka. Ich upowszechnienie przyczyniło się do znacznej motoryzacji polskiego społeczeństwa. Innym symbolem rządów Gierka są bloki mieszkalne z wielkiej płyty. Władza komunistyczna, aby przekonać do siebie społeczeństwo, oferowała Polakom wybudowanie wielkiej ilości mieszkań, aby swoje 4 ściany miał każdy Polak. Ten cel pośrednio udało się zrealizować, ponieważ budowano wiele mieszkań, ale czasami bardzo niewielkich. Pomimo, że ostatecznie nie wszyscy Polacy mieli swoje mieszkania,
to i tak kolejka do jego otrzymania znacząco się skróciła. Natomiast w mieszkaniach Polaków coraz częściej możemy zauważyć sprzęt AGD i RTV, jak lodówki, pralki oraz telewizory. Za dekady Gierka popularne były także kultowe słodycze oraz napoje. Popularnością cieszyły się na przykład andruty, gumy balonowe z kaczorem Donaldem, irysy, landrynki, oranżada w proszku, a oprócz Pepsi i Coca-Coli to oranżadę oraz ptysia. Jednocześnie przez to, że ciągle brakowało wielu produktów w sklepach, ludzie cieszyli się choćby z tego, że mieli w swoim domu papier toaletowy. Natomiast niewątpliwie innym symbolem dekady Gierka są peweksy, czyli miejsca, w których Polacy mogli kupić produkty z zagranicy. Dżinsy, zabawki, w tym klocki Lego, kosmetyki, inne nowości na rynku. Oczywiście z PRL-em na myśl nam przychodzą puste półki w sklepach. Pewne rozluźnienie pozwoliło na zaangażowanie się Polaków w tworzenie kultury. Szybko rozwijała się telewizja, która nadawała w kolorze, a ogromną popularnością zyskały sobie polskie seriale 40-latek i 07 z Głoście, a także komedie jak Nie lubię poniedziałku czy Kogel Mogel. Oglądając te filmy możemy przyjrzeć się, jak żyli ludzie w latach 70. i 80. oraz jak wyglądały miasta polskie. Znaczne ożywienie nastąpiło także w polskiej muzyce rozrywkowej. Do najbardziej rozchwytywanych twórców tamtych czasów należeli Anna Jantar, Budka Suflera, Manam czy Maryla Rodowicz. Mimo że Polska była jedną z socjalistycznych republik, nie oznaczało to, że nie brała udziału w europejskich czy światowych imprezach sportowych. Nawet polscy sportowcy odnosili niezwykłe sukcesy, które także poprawiały wizerunek władz komunistycznych. Na uwagę zasługują m.in. sukcesy piłkarskiej reprezentacji polskiej pod okiem trenera Kazimierza Górskiego, która w 1972 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium zdobyła złoty medal. Warto także przywołać drużynę siatkarzy Huberta Wagnera, która w 1974 roku podczas Mistrzostw Świata w Meksyku zdobyła pierwsze miejsce i tytuł Mistrza Świata. Politycy PZPR-u liczyli, że realizacja wizji drugiej Polski na długi czas zakończy konflikty ze społeczeństwem. Jednocześnie, aby kontrolować każdą wydaną złotówkę, zdecydowano się na przeprowadzenie w 1975 roku reformy administracyjnej. Tak więc zlikwidowane zostały powiaty i od tej pory miały istnieć tylko województwa oraz podlegające im gminy, co miało ułatwić partii kontrolę. Województw wtedy było aż 49. Mimo że za Gierka nastąpiło znaczne ożywienie życia społecznego, kulturalnego, sekretarz nie dał zapomnieć innym o dalszej obecności komunistów w kraju. Aby ponownie potwierdzić ich władzę, Edward Gierek w 1976 roku zdecydował się na mocno kontrowersyjny krok. Mianowicie przeprowadził on nowelizację konstytucji, czyli uaktualnił ją, dodając pewne poprawki. A były to zapisy mówiące o tym, że Polska Zjednoczona Partia Robotnicza została uznana za przewodnią siłę narodu, Polska Rzeczpospolita Ludowa jest krajem socjalistycznym oraz zapis o nierozerwalnej przyjaźni polsko-sowieckiej. Mimo że czasy Gierka są oceniane różnie, i tak często nasi rodzice oraz dziadkowie wspominają je bardzo dobrze.